doceniam to, że chodzę i bardzo chciałbym jeszcze jeździć i będę jeździć, wiem o tym, nie wiem jak będzie, wiem jak będzie, nie mogę mówić, że nie wiem jak będzie, będę jeździł, będzie dobrze. Tutaj, bo tam dalej są ptaki. Uciekam przed nimi, tak. Jedziemy z Miko. Cześć, witam Was w drugim odcinku mojego powrotu do rzeczywistości, do zdrowia. Dzisiaj jest ze mną na mojej, naszej ukochanej Raduni Miko, którego spotkałem właśnie na Świnkołaju. Fajnie, bo mnie teraz kameruje i pierwszy raz jesteśmy na rowerze, nie wiem od ilu, ale to jest naprawdę fajne. Słuchajcie, ta pierwszy odcinek, nie wiedziałem czy w ogóle go nagrywać, ale jak go wrzuciłem na internet, to ilość jakby odpowiedzi z Waszej strony, od komentarzy zaczynając poprzez jakieś wiadomości na fejsie, insta, w ogóle maile, to trwało, cały czas do tej pory to trwa, ale to przez pierwsze 3 tygodnie to był jakiś boom i to było strasznie fajne dowiedzieć się, że mogłem komuś pomóc albo że kogoś zainspirowałem. Strasznie dużo dobrych rzeczy od Was było i powiem Wam szczerze, że to pomaga, w ciężkich chwilach to pomaga. Szybciutko, większość z Was się pytało, skąd biorę siłę i jak sobie radzę z tym, że podchodzę w taki sposób pozytywny do tego, co mnie spotkało. No to generalnie jest to bardzo proste, no nie mogę w inny sposób, ponieważ jak co, załamię się i będę smutny, będę płakać, w domu będę siedział, mam dziecko, żonę i też wiadomo, no jesteśmy w domu razem i jakbym był w depresji, no to nie wpływałoby dobrze na moją Sylwię, która sama mi powiedziała, że się obawia tego, że będę miał depresję i że nie ogarnię tego. A wręcz ja ją nakręcam od mojego wypadku, ja jej daję dużo energii. No i prosta sprawa, no tak jak trenujesz mięśnie, tak trenujesz głowę, myśli, pracujesz nad tym, żeby nie mieć myśli, które cię niszczą, a myślisz w taki sposób, żeby było dobrze. I to jest jakby tajemnica, natomiast wiadomo, no wszystko fajnie czasem wygląda w internecie, a powiem Wam szczerze, że takie permanentne życie w bólu, 24/7, no tak jak teraz na przykład 7 się kręcę, to jest przypięty, mam chyba to się mięśnie równo jakby nazywa, i cały jestem spięty tutaj, jeszcze tydzień temu byłem chory, jakaś grypa czy coś i mnie tak pospinało. No generalnie nie ma opcji, żeby mnie nie bolało, tak? Jak mnie nie boli, to się zastanawiam, czy w ogóle żyję. To jest czasem wieczorem, może jak gdzieś się położę i mnie nie boli. Także te 2,5 miesiąca już w bólu, takim codziennym bólu i to jest taki, złamiesz rękę, nogę, to tam, gdzie miałeś operację, to cię boli. W moim wypadku teraz trudno nawet zlokalizować ten ból. On raz jest tu, że nie możesz oddychać, potem jest tu, potem w miejscu, gdzie mam złamanie, to potem tam, gdzie mam śruby, potem gdzieś mnie przy... No po prostu to codzienne życie w bólu cały czas zabiera strasznie dużo energii. Nie biorę już... Od 1,5 miesiąca nie biorę leków, no bo taki ibupron to tylko brzuch boli od niego, on nic nie pomaga, to trzeba brać opiaty. A opiaty niszczą psychikę totalnie, więc po prostu... No jest jak jest, też się przyzwyczaiłem troszkę już do bólu, natomiast energia, którą poświęcam na walkę z bólem, na pewno zabiera mi dużo dobrego humoru. Chciałbym ogromnie w tym momencie podziękować Szymonowi, Szamanowi. Jest to w sumie, nie chcę tam w jakieś tam takie tematy wchodzić, ale stricte z rowerów to taki jedyny ziomek, który cały czas mi pomagał i cały czas jest ze mną. Jak byłem w szpitalu, to 3 razy dziennie do mnie pisał, odwiedzał mnie i potem bardzo, bardzo wraz z żoną nam pomagali, ponieważ nasze dzieci się świetnie bawią i dla Sylwii, dla mojego synka jakby czas spędzony z małą Szymka i u nich w domu, czy u nas w domu na zabawie, dla mojej żony w towarzystwie, to była taka odskocznia od tych szpitali, więc bardzo jestem za to wdzięczny. No i Szymek załatwił mi super, w ogóle Paweł z Cytofizjo, to jest kosmos. Gościu po prostu ma taką wiedzę o dobieraniu treningu, o rehabilitacji. To, co on ze mną, słuchajcie, zrobił przez pierwsze 2 tygodnie treningu, przede wszystkim mam super opcję, zauważyłem, że czuję swoje ciało, czyli przez pierwsze 6 tygodni w domu to praktycznie tylko leżałem i tam jakieś deski, znaczy ten w sensie izometrię i inhalacje i inne historie. Natomiast gdy poczułem, że już mogę trochę się ruszać, zacząłem chodzić na Nordic Walking. I to w ogóle jak zacząłem chodzić po Raduni na kijach z moją żoną,
to w ogóle dla mojej głowy to tak jakbym z więzienia wyszedł. No po prostu jak nagle wychodzisz z klatki i jesteś w pięknym miejscu i bardzo mi to pomogło z Barkiem. Natomiast Paweł, cały czas z nim mam zajęcia na internecie, byłem u niego z Szymkiem. No patrzcie, co się dzieje. To jest w ogóle nie do wiary z tym, co ja miałem z Barkiem, z tym całym konfliktem barkowym. Także no, prezentacja. To jest fakt, ćwiczę 3 godziny dziennie, tak od 2 do 4. Mam tam 2 sesje, miałem 3 sesje dziennie. Ale ta fizjoterapia na maksa mi pomaga, ona mnie utrzymuje w takim moresie, w takim rygorze. Prawie 2 miesiące, 1,5 miesiąca z fizjo Tito Fizjo, Paweł z Jaworza. Jaworzna, na Śląsku, Jaworzna. Jaworze to jest pod Bielskiem. No, wracam do żywych, tak? Boli na maksa, ćwiczę, zagryzam wargi, ale wracam do żywych. Z takich bardzo, bardzo osobistych rzeczy, chociaż nie chcę wjeżdżać na internetach w osobiste rzeczy, to miałem takie 2 sytuacje. Jedna to właśnie była z Sylwią, która powiedziała mi, że po prostu jest przeszczęśliwa, że nakręcam w domu dobrem i że jest w szoku, jak skąd mam dobrą energię będąc w tej sytuacji. Ale miałem taką fajną sytuację, zadzwonił do mnie mój serdeczny kolega z Olsztyna. On nie jest jakoś szczególnie internetowy, więc może nie będę mówił, ale to dobra, powiem Adaś, to jest mój kolega, znamy się od 30 lat. On nie jest jakiś szczególnie wylewny, ale powiedział mi, że dla niego to jest coś fajnego, bardziej powiedział niż fajnego, że ma kolegę od tylu lat, którego poczynania jego inspirują w jego codzienności i pomagają mu w jego problemach, w to, w jaki sposób ja podchodzę do tego, gdzie jestem teraz. I usłyszeć coś takiego od bliskiej osoby, no to jest coś mega. I dzięki Adasiowi i koledze jeszcze z Łodzi, o którym powiem w następnym odcinku, oni w ogóle w ten sam dzień do mnie zadzwonili, powiedzieli, Szwedu, musisz jakiś bezpieczniejszy sport zacząć uprawiać. No mam marzenie od dziecka, które zawsze odchodziły gdzieś daleko, odpychają je od siebie ze względu na pieniądze. I no i jest taka sytuacja, że chyba te marzenia się zaczną spełniać. Więc przyszły odcinek, mam nadzieję, że będzie już początkiem pokazywania wam, w którym kierunku też oczywiście oprócz rowerów chcę iść, bo na rowerze w sposób taki dla mnie właściwy to nie, no nie wiem, to jeszcze może rok, nie wiadomo, no za 3 tygodnie mam kontrolę, czy się zrósł kręgosłup, czy nie trzeba będzie jakichś sztucznych kręgów. I potem jeszcze długo będę czekał, żeby to wszystko wyciągnąć. To na zdjęciu widzieliście. Także rower to jest do takiej jazdy, jak po prostu lubię i do takiej jazdy, która ma dla mnie sens, to jest długi czas. Natomiast to marzenie myślę, że będę spełniał już w tym roku i w przyszłym. Także to będzie w następnym odcinku. W ostatnim odcinku, jak mnie widzieliście, no to byłem daleki od samodzielności. Niesamowicie fajne uczucie jest to, że po prostu sam wszystko robię teraz sam, od ubierania się, zakładania butów, kąpieli, no wszystko sam, więc nie włożę sam roweru do samochodu, dlatego jeżdżę albo z żoną, albo po swoich lokalnych miejscówkach, zwłaszcza e-bike'a. Natomiast taka taka wygoda codzienności to jest w ogóle rozkosz, to jest luksus, na co dzień się tego nie doceniam. Każdy dzień rozpoczynam od tego, że patrzę sobie na swoje nogi, którymi ruszam i patrzę sobie obok na mojego synka i na moją żonę i czuję wdzięczność i to jest w ogóle coś pięknego. Wracając do tematów rodzinnych, niezwykle terapeutycznie działa na mnie jeżdżenie z moim synem, czyli podpinamy się pod bungee i idziemy na ścieżki. I w ogóle obserwowanie tego, jak on jeździ, jak jest zajarany, bycie z nim na rowerze, to leczy mnie w sytuacji właśnie takiej gorszej. Zakładaj. Jedziemy pod górę, na endurę. Ziom! Jeboj! Jeboj! Słuchajcie, no wszystko można sprowadzić do jednej takiej zasady, że szklanka jest albo w połowie pełna, albo w połowie pusta. Brzmi to dość trywialnie, ale tak jak patrzę teraz i tak jak odbieram swoją codzienność, to jest perfekcyjne określenie. Czyli mogę być po prostu zdołowany, że nie mogę jeździć tak jak chcę i ciągle mnie boli i być wściekłym, że mnie to spotkało. Albo mogę patrzeć od drugiej strony i ciężko jest czasem, to nie ma co udawać kozaka, ale no nie masz innego wyjścia. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie, ten filmik zrobiłem jakby z powodu motywacji, jaką dał mi Zbysiu Rabenda ze Srebrnej Góry, który mnie ratował. Ponieważ powiedział mi, że w jeden dzień miał kilka osób w Tarpanie w Srebrnych, które widziały jakąś moją relację, jak jeżdżę i że to jest w ogóle tak zajebiste dla nich. Więc Zbysiu, dzięki za motywację do zrobienia tego filmu. Także na pewno Riders Gonna Ride, co nie tylko.
Tak. No. Tak.